Siemanko, z tej strony Like Nose, to jest vlog filmmakera. And if you don't know, now you know. A w tym odcinku poruszymy temat syndromu nałogowego gromadzenia sprzętu, czyli tak zwanego syndromu GAS, o którym ostatnio pisał i opowiadał Igor Podgórski, którego koniecznie musicie sprawdzić. Igor wie bardzo dużo na temat filmowania, bardzo dużo wie na temat sprzętu, technik i wszystkiego, co potrzebne, aby tworzyć zajebiste filmy, więc koniecznie sprawdźcie Super 35 Igor Podgórski. Igor, pozdrowienia dla Ciebie. No dobra, ale przejdźmy teraz do syndromu GAS, czyli ja to tak sobie nazywam, więcej sprzętu niż talentu. I o co, słuchajcie, w tym wszystkim chodzi? Obserwuję od jakiegoś czasu, w zasadzie od długiego czasu, takie zjawisko, że sprzęt jest ważniejszy niż to, co my robimy. Co to oznacza? To znaczy, że ludzie oceniają nas pod kątem tego, jaki mamy sprzęt, a nie pod kątem naszych umiejętności, które gdzieś tam wynikają z naszej wiedzy, z naszego doświadczenia, z naszej pasji, tylko sprzęt się liczy, ile go masz, ile masz lamp, ile masz kamer i jesteś wtedy gość, a jak nie, to w ogóle jesteś leszczem. Wiele razy na pewno spotkaliście się z takim określeniem: o, ale zajebisty film, to dlatego, że masz taką super kamerę. Albo: o, ale zajebiste zdjęcie, robisz lepsze zdjęcie ode mnie, bo masz lepszy aparat. I chciałem powiedzieć Wam, osoby, które tak do nas mówicie, mówicie tak do filmowców, do fotografów, w ten sposób argumentując, to ja Wam powiem jedno: obrażacie nas. Obrażacie nas i całą naszą wiedzę, całe doświadczenie, wszystko to, co nam się udało zgromadzić przez ileś tam lat naszej pracy, po prostu jakby odrzucacie na bok i skupiacie się tylko na tym, czy ta kamera jest spoko, czy nie spoko. Więc proszę Was, nie róbcie tak, bo to nas obraża. No dobrze, ale wróćmy jeszcze raz do nałogowego gromadzenia sprzętu. Zacznę od tego, że jestem totalnym freakiem sprzętowym. Ja uwielbiam kupować sprzęt. Uwielbiam go kupować, uwielbiam go odpakowywać, uwielbiam się nim bawić. Nieważne, czy to kamera, dron, obiektyw, lampa, cokolwiek, większa rzecz, mniejsza rzecz, ja po prostu uwielbiam sprzęt. I wydaję na niego sporą część tego, co firma zarabia. Natomiast jakby przede wszystkim staram się kupować sprzęt, który po pierwsze będę w stanie wykorzystać. I drugie dno tego jeszcze głębsze jest takie, że czy będę w stanie tym sprzętem zarobić pieniądze. Czy znajdą się klienci, którzy zapłacą za to, że ja jestem w stanie pewne rzeczy wykonać. Bo wiecie, nie zrobicie ujęcia z powietrza, jeżeli nie macie drona. No jest to trudne. Nie zrobicie ujęcia FPV, nurkowania wzdłuż elewacji budynku, jeżeli nie latacie dronem FPV. Nie zrobicie ujęcia makro jakiegoś tam przedmiotu, jeżeli nie macie makro obiektywu. Więc generalnie ten sprzęt jest potrzebny, warto w niego inwestować hajs, ale jeżeli nie pójdzie za tym odpowiednia wiedza i odpowiednie jakby szkolenie i umiejętności, no to ten sprzęt niestety no, nie będzie zarabiał, tylko będzie kosztem, a nie inwestycją, a tego nie chcemy. Więc jeżeli kupujecie sprzęt, to przede wszystkim zróbcie wszystko, aby ten sprzęt jak najlepiej poznać. Ja na przykład za każdym razem, jak przychodzi cokolwiek nowego, co sobie kupię, to zanim pojadę do klienta na plan, no to idę sobie na kilka jakichś takich, wiecie, freestyle'owych projektów testowych, żeby przede wszystkim poznać wszelkiego rodzaju fuck-upy, które mogą wystąpić w trakcie nagrywki, bo wiecie, sprzęt jest taki, że jak go nie do końca znamy, coś u klienta na planie wyskoczy, jakiś tam komunikat i wtedy jest nerwówka, tak? Bo tu czas leci. Tak więc taka safety, zasada numer jeden, jaką wyznaję, to jest: nigdy nie jedziesz na plan do klienta z nowym sprzętem, którego nie znasz. Tyczy się to sprzętu, po pierwsze, takiego, który się kupiło lub wypożyczyło, więc taki sprzęt trzeba najpierw dobrze przetestować w warunkach kontrolowanych. No dobra, ale wróćmy jeszcze raz do
do tego syndromu gromadzenia sprzętu nałogowego. Ja uważam, że sprzęt sam w sobie jest tylko narzędziem. On nie jest ani dobry, ani zły. Tak? Możemy albo nim zarabiać pieniądze i się rozwijać, albo może to być po prostu wydatek dla nas, który będzie po prostu nas dojeżdżał, a jeżeli zrobiliśmy to za pożyczone pieniądze, no to będzie nas dojeżdżał podwójnie, bo po pierwsze nie zarabia, po drugie trzeba te pieniądze oddawać, więc tutaj przede wszystkim powinna się zapalić jakby jakaś taka lampka rozsądku, która tym wszystkim jakby pokieruje. Więc pierwsza rzecz, czy jestem w stanie zmonetyzować zakup, którego dokonuję, czy jestem w stanie zarobić nim pieniądze, bo jeśli nie, no to zastanówmy się, jeżeli to ma być tylko dla przyjemności, spoko, nie mówię nie, ale lepiej, jeżeli to jest i dla przyjemności, i coś z tego mamy na końcu, czyli jakiegoś nowego klienta, jakieś nowe umiejętności, no i koniec końców gdzieś tam jakieś pieniądze. I co? Jeżeli chodzi o dokonywanie takich zakupów, no to muszę przyznać, że nie mam na koncie jakichś takich mocno nietrafionych inwestycji sprzętowych w swojej karierze. Parę razy coś tam kupiłem, na szczęście niedużego, to były jakieś takie, wiecie, zakupy tam podosobnie parę stówek, że tam kupiłem jakiegoś riga, nie wiem, nie przydał mi się, ale dałem jakiemuś mojemu kumplowi, który zaczynał, więc on się zajarał mega, więc jakby sprzęt ma drugie życie. Natomiast po prostu bardzo, 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 bardzo intensywnie robię research, zanim cokolwiek kupię, no i badam też rynek, czy byłbym w stanie właśnie gdzieś zarobić pieniądze tym sprzętem. No i co, jeżeli chodzi o syndrom więcej sprzętu niż talentu, no to druga strona medalu jest taka, że faktycznie jakby ludzie tak dziwnie przez ten pryzmat sprzętu na to wszystko patrzą, bo jak widzę na jakichś grupach filmowych, że ktoś wrzuca jakiś film, który zrobił i jest na przykład zajebiście poświecony, jakiś zmontowany, w ogóle wiecie, dużo, dużo, dużo ciekawych aspektów tam się w tym filmie znalazło, że on jest taki ciekawy. No i komentarze są takie. Czym kręcone? No i co? No i w zasadzie znowu odbierane jest nam, twórcom, cały street credit tego, co stoi za takim projektem, czyli jakby zaplanowanie, scenariusz, reżyseria, nie wiem, dobranie lokacji, scenografia, aktorzy, w ogóle jakby wiecie, montaż, wszystko. Nie. Najważniejsze jest to, czym to było kręcone. Dobrze wiecie, filmmakerzy, fotografowie, że my jesteśmy w stanie zrobić zajebisty film nawet telefonem. A jeżeli ktoś nie potrafi filmować, nie potrafi fotografować, to nawet jeżeli dasz mu sprzęt za kilkaset tysięcy złotych, to on nie zrobi dobrej roboty. Więc trzeba uświadamiać wszystkich postronnych, niezwiązanych z tematem, że to jednak nie ten sprzęt robi robotę, tylko to my tą robotę robimy, a sprzęt jest tylko naszym narzędziem. I im więcej umiemy, im bardziej potrafimy ten dany sprzęt wykorzystać, tym ta robota będzie lepsza. Oczywiście, wiecie, musimy uważać na producentów sprzętu, którzy po prostu zrobią wszystko, zapierdzielą każdy marketing, naściemniają, wiecie, w specyfikacjach i tam w tych wszystkich marketingowych przekazach, żebyśmy my dany sprzęt kupili, tak? Więc jakby ja też jestem tego świadomy, że gdzieś tam no, ci producenci sprzętu zabijają się o nasze pieniądze, no ale jakby ja to rozumiem, tak działa rynek, każdy chce zarobić, tak więc nie dajcie sobie wmówić, jeżeli chodzi o tych producentów, żeby oni wam wmówili, że nie jesteście w stanie czegoś zrobić, bo nie macie ich produktu, tak? Jakby nie dajcie sobie tego wmówić. Sprzęt jest ważny, ale wasza kreatywność, wasza praca i to, czego się do tej pory nauczyliście, jest najważniejsze. No i z tą myślą zostawiam was, jeśli chodzi o
piękną niedzielę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Idźcie tworzyć i wrzucajcie, pokazujcie światu Wasze projekty. Na razie, pozdro.